Szanowni, kochani nauczyciele, drodzy Belwszy, wasze święto teraz i w tym dniu trzeba pamiętać o kilku sprawach. Po pierwsze, że bez was nie ma przyszłości naszych dzieci, że bez was nie ma przyszłej Polski i mądrych ludzi wykształconych w szkołach. Wiem, że nie jest łatwo. Wiem, że programy się zmieniły. Wiem, że często te programy bardziej patrzą w przeszłość niż w przyszłość. Wiem, że pojawia się presja ideologiczna w szkołach. Ale mimo tego wszystkiego nie dajcie się i myślcie o tym, co najważniejsze. A tym, co jest najważniejsze w edukacji i w waszej trudnej, codziennej pracy, jest to, żeby dzieci rozumiały świat. Żeby dzieci dostały narzędzia, sposoby do rozumienia świata i do dalszego uczenia się. Nie zamienimy ich głów w encyklopedię. Dzisiaj mamy wiele dodatkowych źródeł wiedzy, w różnych zresztą bardzo dziedzinach. Ale dzieciaki, dziewczyny i chłopcy muszą się nauczyć rozumieć świat, ale także rozumieć, jak ważne jest ciągłe przez całe życie uczenie się. Dajcie im taką otwartość na uczenie się. Trzymam za was kciuki, za waszą odwagę, za waszą determinację i za to, żeby wszyscy szanowali waszą ciężką pracę. Jestem z wami.